Cześć, witaj w naszym narzędziu. Witaj w Digital First AI. Pozwól, że oprowadzę Cię po naszej platformie, tak jakbyś po raz pierwszy zaczął korzystać z naszego narzędzia. Po wejściu i po zalogowaniu się na naszą platformę zobaczysz stronę główną. Jest to strona, na którą powinieneś sobie zawsze wracać w momencie, kiedy się zgubisz, jeżeli będziesz miał jakieś pytania, ponieważ na tej stronie zobaczysz swoje konto, ustawienia swojego konta i wracając przez tą ikonkę zobaczysz również etykietę ze swoim lejkiem. Tutaj będziesz mógł zobaczyć swój lejek marketingowy lub sprzedażowy, zobaczyć też wszystkie lejki. Tutaj masz też ilość kredytów, które Ci zostały do wygenerowania kolejnych grafik lub kontentu lub treści marketingowych. I właśnie, żeby generować treści przez nasz tool, przez naszą platformę, możesz wchodzić przez tą zakładkę, ewentualnie jeżeli chcesz tworzyć projekt graficzny, możesz wchodzić przez tą zakładkę. Tutaj możesz zobaczyć rekomendacje marketingowe, również bibliotekę taktyk marketingowych, czyli te wszystkie kafelki pozwalają Ci na zorientowanie się, gdzie jesteś. Ale mamy również zakładkę po lewej stronie, na której znajdują się ikonki, które ułatwiają Ci również przechodzenie przez różne elementy naszej platformy. I tutaj mamy właśnie stronę główną. Mamy tutaj Twój lejek. Tutaj mamy wszystkie Twoje lejki, taktykę i wszystkie taktyki, które my rekomendujemy, z których wybieramy, rekomendując taktyki dla Ciebie. Tutaj masz też swoje taktyki. Tutaj jest przejście do strony z naszymi growth hackerami, z którymi możesz się skontaktować, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. I oczywiście narzędzia takie jak generator grafik. Również mamy tutaj projekt AI, gdzie będziesz mógł też przechodzić, mógł czy mogła, będziesz przechodzić do tworzenia obrazów. Tutaj masz dzwoneczek z naszymi update'ami. Tutaj masz tutoriale, blog, często zadawane pytania oraz czat na żywo. A jeżeli będziesz potrzebował pomocy takiej bezpośredniej, zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną. A od czego tak naprawdę możemy zacząć, żeby Twoja praca w naszym narzędziu była jak najbardziej skuteczna i swobodna? Proponuję zacząć od opisu Twojej firmy. Tutaj mamy informacje ogólne i wszystko podane dla Ciebie, żebyś mógł wybrać, czyli opis Twojej firmy zaczynamy od wyboru, czy to będzie produkt, czy serwis, czy e-commerce, czy aplikacja. Wybierzmy sobie produkt, nazwa produktu, niech to będzie sklep online, który pomaga klientom B2C, czyli business to client, reprezentowanym przez wszystkich, czyli zaznaczamy tutaj, że tą trzecią opcję i jest to typ produktu, to oczywiście będą zakupy, towary, ok? Charakterystyka dochodów, czyli w jaki sposób chcesz dotrzeć do klienta, czy to będzie cel masowy, czy to będzie klient masowy, czy to będzie klient niszowy. I powiedzmy, że tutaj niech będzie to klient niszowy. Sprzedajemy nasze towary przez metodykę sprzedaży. I teraz w jaki sposób chciałbyś sprzedać swój produkt? Ja wybieram tutaj stronę internetową i sprzedawca, kierownik do spraw klientów, który może się kontaktować bezpośrednio z klientami. Ale oczywiście, tak jak widziałeś, mamy tutaj też inne
opcje, takie jak e-commerce, hurtownia, sprzedaż detaliczna lub call center. Produkty w porównaniu do konkurencji mają. I tutaj sobie ustalasz ceny, czy produkty Twoje mają niską cenę, czy średnią, czy wysoką. Powiedzmy, że jest to wysoka cena, ponieważ jest to produkt niszowy i zarabiamy średnią marżę na produkcie. Tutaj możesz sobie wpisać całościową liczbę, czyli na przykład 15, 20. Nie wchodzimy tutaj w szczegóły typu promile, tylko bo wtedy narzędzie nasze nie będzie odpowiadało. Także powiedzmy, że to będzie 30% marży na każdym produkcie. I przechodzimy do kroku następnego. W jaki sposób klienci mogą płacić za Twój produkt? Wybieramy. Czy może to być przelew bankowy, czy płatność online, czy płatność kartą? Tutaj cegła i zaprawa to tak, no niestety translator przetłumaczył tak właśnie sklep, fizyczny sklep, który istnieje w offline. Także tu o to chodzi, a nie o żadną cegłę i zaprawę. Płatność kartą w moim przypadku, przelew bankowy lub płatność online. Jaką mamy częstotliwość występowania tych płatności? No oczywiście w moim przypadku to mogą to być powtarzające się płatności. Nasza polityka ofertowa wykorzystuje i tutaj mamy szereg promocji, jakie możesz wykorzystać, na przykład częste promocje, promocje sezonowe, negocjacje, program lojalnościowy. W moim przypadku ja wybiorę promocje sezonowe oraz rabat handlowy i może też rabat ilościowy. W przypadku, jeżeli ktoś kupi większą ilość produktu, myślę, że to będzie bardzo dobry układ. Grupa docelowa. Grupa docelowa produktu korzysta z narzędzi cyfrowych takich jak, czyli gdzie Twoi klienci szukają informacji o Twoim produkcie. Mogą to być użytkownicy mediów społecznościowych, czyli szukają informacji w mediach społecznościowych. To zazwyczaj tak jest, jeżeli chodzi o mój produkt. Podążają też za influencerami, ale też czytają blogi, no i oczywiście czytają opinie online. Są tutaj też inne opcje do wyboru, a ja sobie wybrałam tutaj trzy i znajduje się, gdzie się znajduje nasza grupa docelowa. Powiedzmy, że są to klienci lokalni w okolicach miasta, w którym znajduje się fizycznie mój sklep. Mamy tutaj kolejny cel. Cel, jakim jest nasze wyzwanie, dlaczego tutaj trafiłeś w ogóle do tej platformy. Czyli mamy generację sprzedaży za pomocą marketingu i chęć zarobku, wyższego zarobku lub potrzebuję strategii wejścia na nowy rynek, przygotuję wprowadzenie nowego produktu. Myślę sobie, że w moim przypadku to będzie strategia wejścia na nowy rynek, ponieważ jest to nowy sklep. Celem biznesowym jest generowanie sprzedaży lub leadów. Leady, czyli są to osoby, które mogą zakończyć się sprzedażą, a sprzedaż, no to już mamy kwotę. Kwotę, powiedzmy, niech to będzie 30 tysięcy sprzedaży miesięcznie, ale oczywiście też może być kwartalnie lub rocznie. Wybaczcie, translator tutaj często robi takie śmieszne błędy, ale myślę, że jesteście w stanie to zaakceptować. No, nasza platforma powstała w języku angielskim oryginalnie i tutaj wychodząc na rynek polski staraliśmy się to przyspieszyć i stąd te, no, nazwę to tak po prostu kwiatki. Kolejny krok. Jakie są Twoje umiejętności marketingowe? Jak byś określił, czy jesteś początkującym marketingowcem, czy specjalistą, czy ekspertem? Powiedzmy, że ja jestem początkującym, chociaż tak naprawdę czuję się jak specjalista, no ale zakładam nowy sklep, szukam odpowiedzi i teraz gdzie ja chciałabym poświęcić więcej czasu? Czy na więcej działań, czyli tak zwany organic search, czy może dysponuję większym budżetem? Jako młody, nowy sklep będę musiała jednak się wykazać tutaj większą ilością działań marketingowych generowanych ręcznie i często bez budżetu, ponieważ nie mam wysokiego budżetu. I zakończymy opis naszej firmy. I
widzimy, jakie mamy tutaj rekomendacje. Możesz sobie wybrać wszystkie, ale możesz też przejść przez listę tych, które tutaj narzędzie zasugerowało i zaznaczyć je sobie, dodając do lejka. I tutaj mamy lejek sprzedażowy domyślny. Ja mam również tutaj więcej lejków. W zależności od danej okazji, od danej firmy, od danej branży, wygenerowałam sobie różnego rodzaju lejki sprzedażowe i marketingowe. Wejdźmy sobie powiedzmy w ten domyślny lejek i tutaj chciałabym przedstawić Ci to, jak wygląda lejek marketingowy. Mamy tutaj 4 etapy. Ten ostatni jest niewidoczny. Mogę tutaj sobie to zmniejszyć i zobaczyć wtedy. O, już 4. 4 mamy części tego lejka marketingowego. Pierwszy to jest icebreaker, czyli tak zwany początek budowania świadomości marki. Następnie budowanie zainteresowania, sprzedaż i dosprzedaż. Czyli wszystkie te elementy, które tutaj widzisz, to są taktyki, które wpływają na zbudowanie świadomości marki. I tutaj taki protip, czyli wskazówka taka profesjonalna, że nie musisz oczywiście przechodzić przez te wszystkie taktyki, ponieważ jest tego dosyć sporo, ale możesz sobie zaplanować tak zwany flow, tak zwany przepływ taktyki, z taktyki do taktyki. Jak to można zrobić? Możesz sobie stworzyć, powiedzmy, taki plan działania, że w tym tygodniu zacznę od darmowej grafiki, którą połączę z generowaniem wysokiej jakości leadów za pomocą webinarów. Następnie przejdę do utworzenia przycisku call to action na górze mojego landing page'a, czyli mojej strony głównej, a następnie przejdę do segmentacji remarketingowej. Czyli to będą moje działania, które sobie zaplanowałam na ten tydzień. I wchodząc do danej taktyki, widzisz wszystkie elementy, które należy wykonać, aby ta taktyka została zrealizowana. Klikając tutaj, możesz sobie wyświetlić tą taktykę, ja tu wyświetlę i widzisz tutaj wszystkie kroki, które muszą zostać wykonane. Czyli tak, zorganizuj sesję zdjęciową, wybierz stok ze zdjęciami i dodaj do niego swoje zdjęcia. Możesz skorzystać na przykład z Unsplash, który jest w naszej platformie. Następnie kontrolujemy wyniki i have fun, czyli bawcie się dobrze. Dla kogo jest to taktyka? Tutaj mamy te składniki. Jeżeli chodzi o budżet, ten budżet nie jest wymagany, ponieważ można to zrealizować właśnie przy pomocy darmowej grafiki, którą możemy znaleźć na darmowych stokach. Początkujący stopień trudności, segment to jest, czyli budowanie świadomości marki, i efekt zbudowanie zasięgów. Tutaj jest opis tej całej taktyki. Możesz ją sobie skopiować do swojego profilu, możesz ją sobie też wysłać do Twoich współpracowników, których możesz zaprosić do tej platformy, żeby pracowali razem z Tobą i udostępnić. I wracając do naszego lejka marketingowego, klikając tutaj, możesz też zobaczyć, co jeszcze możesz zdziałać tutaj w tej taktyce. Czyli w momencie, kiedy wykonałeś wszystkie zadania, możesz oznaczyć jako wykonaną taktykę. Możesz też edytować nazwę, jeżeli ta nazwa nie do końca Ci odpowiada lub nie odpowiada działaniom, które zaplanowałeś wewnątrz swojego lejka marketingowego. Możesz stworzyć kopię tej taktyki, ale też możesz usunąć, czyli wyjąć z lejka, klikając na, no właśnie, taktyka usunięta z lejka z powodzeniem. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy bardzo ciekawą rzecz zrobić w momencie, kiedy macie klienta i klient chciałby zobaczyć, jakie działania marketingowe zaplanowałeś, czy też zaplanowałaś dla niego na ten miesiąc lub nawet na cały sezon. Możesz skorzystać z eksportu tego lejka do PDF-u. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ możesz sobie tutaj wybrać logotyp swój i dodając go, to wszystko będzie zdecydowanie lepiej, myślę sobie, wyglądało.
Tutaj mamy logo i twój klient zobaczy wszystkie kroki, które chciałbyś przedsięwziąć, aby jego strategia marketingowa ruszyła z kopyta. Także pobierasz sobie PDF, wysyłasz i to jest narzędzie gotowe do pracy dla twojego teamu czy też dla twojego klienta. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy wejść do grafik, tak? Czyli w momencie, kiedy brakuje ci dostępu do grafika, grafik wyjechał na wakacje lub w ogóle masz ograniczone zasoby i będziesz korzystał, zaplanowałeś, że będziesz korzystał z narzędzia, które pozwoli ci generować grafiki samodzielnie, to jest to bardzo proste, ponieważ wystarczy tutaj nazwać grafikę, wybrać format, który będzie Cię interesował, czyli powiedzmy mamy post na Facebooka, Instagram lub LinkedIn i to zazwyczaj jest kwadrat, tutaj jest format dopasowany do tego kanału, na którym chciałbyś zamieścić ten post. Wybieramy sobie styl graficzny. Mój ulubiony tutaj to jest ten, więc polecam Ci go, bo on pasuje praktycznie do każdego zdjęcia. Tytuł tekstu. Zapraszamy na otwarcie sklepu już za 2 dni, powiedzmy. Zapraszamy. Tutaj widzimy, że musi być maksymalnie 12 znaków, ponieważ jest to tak zwany call to action, więc musi być krótki. Tutaj wrzucamy swoje logo. Ja tutaj wybiorę Digital First AI i jeżeli chodzi o tło, możesz sobie wybrać obraz ze swojego komputera, czyli zdjęcie, które masz w swoim dysku, ewentualnie proponuję Ci, jeżeli nie masz w ogóle żadnych zdjęć, powiedzmy, że jest to sklep z kwiatami, więc wyszukamy sobie kwiatów. Myślę, że to będzie ciekawe. Zobaczmy, jak to się skomponuje razem. I za jeden kredyt wygenerujemy sobie jedną grafikę. Także tak, mamy kwadrat, zapraszamy na otwarcie sklepu już za 2 dni. Wygląda to ciekawie. Troszkę tutaj te białe napisy się zlewają, więc możemy wybrać, powiedzmy, inne zdjęcie. Już wiedząc o tym, że mamy biały napis, proponuję wybrać troszkę ciemniejsze zdjęcie. I zobaczmy, co tutaj nam AI wygeneruje. No, można się troszkę pobawić, czyli jeżeli to dalej Ci nie pasuje, możemy spróbować zmienić tą templatkę. Na przykład... No, ta będzie ciekawa do kwiatków. Wydaje mi się tak. I spróbujmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wszystko się dzieje tutaj na Waszych oczach, więc musimy poczekać. Zapraszamy na otwarcie sklepu już za 2 dni. Bardzo, wydaje mi się, profesjonalnie wyglądająca templatka. Możecie sobie to ściągnąć na komputer. Warto o tym pamiętać, ponieważ ta platforma nie przechowuje tych grafik. Także w momencie, kiedy to ściągnę, mam to na swoim pulpicie i wracam tutaj do treści. Tak, jestem pewna. W momencie, kiedy potrzebujesz tekstu, możesz skorzystać z naszego narzędzia do wygenerowania treści. Mamy tutaj szereg opcji. Tutaj są szablony, na przykład na bloga, na reklamy na LinkedInie czy na Facebooku. Wybierasz sobie templatkę i w zależności od rodzaju szablonu zmienia się cena, czyli tutaj na przykład możesz zarys bloga stworzyć i powinno się tutaj pojawić 5 wersji tego tekstu dla Ciebie i za to pobrane zostanie z Twojej platformy 3 kredyty. Na przykład w przypadku, jeżeli to będzie reklama na LinkedIna, tutaj też 5 unikalnych reklam na LinkedIna wygeneruje to narzędzie i tutaj możesz sobie wypisać te inputy i zobaczyć, jak to działa. Ja teraz nie będę tego generowała, ale zapraszam Cię do tego, żebyś sobie sprawdziła,
jak to może działać. Jest to też bardzo dobre narzędzie w momencie, kiedy potrzebujesz tekstów wielu, w dużej ilości, to zdecydowanie te treści są coraz lepsze, to AI jest naprawdę zaskakująco dobra i to jest dobry początek do tego, żeby chociażby generować teksty na bloga, pomysły na bloga, czy nawet części tego bloga. Bo oczywiście AI nie wygeneruje całego tekstu, chociaż już jest na dobrej drodze do tego, ale możesz zobaczyć, od czego mógłbyś zacząć, czy mogłabyś zacząć. Także polecam. Jak korzystać z projektu AI, aby wygenerować obrazki, które są unikalne, są artystyczne, w zależności od tego, jaki input, jaki opis tutaj wpiszesz w tą część, taki obrazek powinieneś dostać. Spróbujmy może skorzystać z tego opisu. Jeżeli nie masz pomysłu, możesz wykorzystać nasz pomysł. Mamy tutaj astronautę grającego w koszykówkę z kotami w kosmosie w stylu sztuki cyfrowej. Generując grafikę, będziesz miał zabrane 4 kredyty za 4 obrazki. 4 wersje tej historii tutaj, którą opisałeś, czyli astronauta grający w koszykówkę z kotami w kosmosie. Zobaczmy, co narzędzie wygeneruje. No i mamy tutaj 4 astronautów grających, o właśnie, tak zinterpretowało AI ten input. I w historii twojej znajdziesz 8 obrazków poprzednich. Jak widzisz, generowałam tutaj sobie takie kotki w stylu 3D, w stylu Pixara. Tutaj troszeczkę inny styl, no ale sprawdźmy może jakiś inny rodzaj grafiki. Niech to będzie młoda onka, a obok niej biały, puchaty pies. Styl realistyczny. Będzie styl fotorealistyczny. I zobaczmy, znowu mamy 4 kredyty na 4 obrazki, które zostaną wygenerowane na podstawie tekstu, który wpiszesz tutaj w opisie. I zobaczmy, co tutaj nam AI wygeneruje tym razem. Sama jestem ciekawa. O, tutaj mamy psa samego, czyli młoda Japonka nie została zinterpretowana. Polecam jak najbardziej szczegółowe opisy. Ale jest to zdecydowanie bardzo realistyczny, fotorealistyczny piesek. W momencie, kiedy tutaj będziemy mieli więcej szczegółów, wtedy uzyskamy lepszy efekt zdecydowanie. No spróbujmy na przykład, niech to będzie kuchnia, styl 3D, render, niech to będzie kolorowa kuchnia. 3D, render, ok. I spróbujemy tutaj jeszcze raz. No i tak to wygląda. Styl fotorealistyczny, no wygląda to jak zdjęcie zdecydowanie. Pamiętajcie o tym, żeby sobie tutaj zapisać, czyli możecie ściągnąć ten obrazek klikając tą ikonkę, ponieważ nasze narzędzie będzie przechowywało tylko 8 obrazków i za każdym razem, gdy wychodzisz z tej zakładki, przechodząc do innej, będziesz pytany, czy na pewno chcesz odejść z tej strony, ponieważ stracisz swoje dane. Także one będą zachowane, ale tylko w momencie, kiedy będziesz w tej zakładce. I wracamy sobie tutaj do naszych taktyk. Te taktyki mogą być również dodawane przez ciebie, czyli pomijając ten moment, kiedy już masz wygenerowane, rekomendowane lejki, możesz też przejść do taktyk, które istnieją w naszej platformie i dodawać sobie nowe. Także jest to bardzo dobry początek do tego, żeby rozbudować twoją wiedzę, ponieważ są to taktyki generowane czy budowane przez growth hackerów, którzy z nami współpracują, ale również przez użytkowników platformy i zazwyczaj są to marketingowcy, którym coś się sprawdziło. I tutaj też jest bardzo ciekawa historia dla ciebie,
Jeżeli masz doświadczenie w marketingu i chciałbyś się podzielić taktyką, która wyszła, czyli udała się z sukcesem w Twoim marketingowym doświadczeniu, zapraszamy do tego, żebyś stworzył czy też stworzyła swoją taktykę i też pojawi się tutaj Twój profil, który jak widzisz tutaj w części, on jest tutaj, ale możesz sobie go rozbudować o bycie growth hackerem, czyli tutaj jest profil growth hackera, który możesz sobie rozbudować i to też jest ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby zbudować swój autorytet jako osoby pracujące w marketingu, czyli jest tutaj naprawdę bardzo dużo opcji, które pomagają w budowaniu produktu, w budowaniu swojej marki, ale też w budowaniu przede wszystkim lejków marketingowych, czy dla Twojej marki, czy dla Twoich klientów. Także jeżeli będziesz miał kłopot, czy problem, jakieś pytanie, to zapraszam do kontaktu ze mną, możemy się umówić na spotkanie i tutaj też jest czat na żywo. Będziemy mogli się spotkać, porozmawiać i mam nadzieję, że nasza platforma pomoże Ci w jak najszybszym rozwoju Twojej marki czy marki Twoich klientów. Także do zobaczenia.